cierpienie jest po prostu niemożnością bycia spokojnym i szczęśliwym w teraźniejszym momencie. Można powiedzieć niemożność bycia sobą. Bycia po prostu przestrzenią, w której te rzeczy się dzieją. Tak. Upadam po raz pierwszy z bagażem kłopoty, który przerasta o głowę mnie i wpędza w kłopoty. Nie rób ze mnie idioty, jestem tego świadomy, że dźwigam na barkach swój krzyż, zmierzając na szczyt Golgoty. Na swojej drodze nie spotkałem Weroniki, moja twarz ocieka potem, szypiąc w oczy jej poliki. Było paru Szymonów, którzy chcieli mi pomagać, lecz chyba rozmiar tego bólu im nie odpowiadał. Upadam po raz drugi, zaklanie i sznugi, dodam do tego używki i te niewielkie długi. To wszystko było ciężkie, jak na moją lekką banie. Czułem się, jakbym pognął lustro i zabił je szampanem. Nie wiedziałem, co się stanie. Walczyłem ze sobą, czułem, jak życie mi spierdala, a ja przechodzę obok. Trzeci upadek był lekki, ale na pewno nie ostatni. Podniosłem się, jak pokażę sam, bo mam powód, by walczyć. Która do mnie blaskiem świeci, w tym świecie śmieci. Upadam po raz trzeci, czuję śmiech dzieci. Od nie odejść, to klasa. Ja i bandyta wybierają Barabasa. Mówią idź do góry, gdy korona rani skronie. Dwie belki na plecach, ludzie odbierają zdrowie. Jakoś nie myślę o sobie, umrę za błędy twoje. Widzę, idzie, stoję, chustą wyciera ciało moje. Serca mają drętwę, a dla mnie to piękne żołnierze. Odsunęli ją ode mnie, moje nogi miękkie. Pijaj gwoździe w kończyny, odsunęliście mnie od siebie, dlatego teraz to skończymy. Ból, cierpienie i łzy pojawiają się z tą chwilą. Nie zamienię krwi w wino i nie było mi miło. Niebo się zezłościło, ja umieram, oni idą. Tato, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Prawie całe 99,9% całego cierpienia jest samostwarzana. To, co to znaczy? To znaczy, że człowiek sam stwarza własne cierpienie. 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 Cierpienie.